Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem zacząć od takiego zdania. Szymon Hołownia to polityk, którego po prostu nie znoszę i nie da się go słuchać. Ale nie mogę go nazwać politykiem, ponieważ on jest tylko osobą, która bawi się w politykę, a o polityce nie ma zielonego pojęcia, więc zacznę jeszcze raz. Szymon Hołownia to osoba, która bawi się w politykę, wypowiada się na temat polityki, nie ma o tym zielonego pojęcia. Jest to osoba, której ja no, nie znoszę go słuchać. W ogóle patrzenie na niego wywołuje takie emocje dosyć negatywne. Ciężko jest słuchać tego gościa, naprawdę ciężko jest. Uwierzcie mi, że ja mam problemy z tym, żeby, żeby go wysłuchać chociaż kilka sekund. I on ostatnio w Radiu Z był przepytywany przez pana Rymanowskiego, i ten pan Rymanowski zapytał tego gościa. O cyfrową walutę, o cyfrową walutę. On odpowiedział to co odpowiedział. Zobaczcie sobie, bo to jest bardzo ważne. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia. Ale wcześniej i... euro trzeba przyjąć. Dlaczego? Hołownia powiedział, że cyfrowa waluta, ale najpierw trzeba przyjąć euro, moi drodzy, bo żeby mieć cyfrową walutę, to trzeba przyjąć euro, ponieważ euro będzie cyfrowe. I to jest słowo klucz. On nie powiedział, że tak, trzeba przyjąć tam cyfrową walutę. On powiedział później, ale najpierw trzeba przyjąć euro, bo tylko poprzez euro będziemy w stanie mieć cyfrową walutę. Cyfrowy pieniądz. Co nam daje cyfrowy pieniądz? Co nam daje płatność bezgotówkowa? No to nie trzeba przecież tego tłumaczyć. Ja może podam taki przykład, bardzo prosty przykład: że od każdej transakcji kartą płatniczą. Sprzedawca, przedsiębiorca musi płacić za to bankowi. I jeśli na przykład mamy 50 zł, które sobie przekazujemy, na przykład płacimy w piekarni, później piekarz płaci u fryzjera, ten pieniądz, 50 zł, non-stop jest o wartości 50 zł. Natomiast jeśli płacimy kartą lub no tego typu rzeczami, no to później z tych 50 zł zostanie mała ilość tych pieniędzy. Może 5 zł, cała reszta to będzie to, co zarobi bank. Bo Banki zarabiają na płatności kartą. I teraz, jak ja sobie wspomnę, bo ja nigdy nie angażowałem się, nie wypowiadałem się na temat kryptowalut. Taki byłem sceptycznie nastawiony, bo wiecie, ja jestem zwolennikiem gotówki. Wszystko, co nie jest gotówką, to jest dla mnie niedobre. Ale teraz okazuje się, że kryptowaluty były nie na rękę tym, którzy chcą nas zawłaszczyć, czyli tym wszystkim globalistom i tak dalej. One były konkurencją dla cyfrowego pieniądza, więc co się teraz dzieje z kryptowalutami? Ano, kryptowaluty mają się teraz nie najlepiej, mają się źle, a to dlatego, że oni byli niewygodni, ci, którzy operowali tym, dla systemu, po prostu no, tam też można było mieć prywatność. I ich to bolało, więc wykończyli te wszystkie kryptowaluty. Generalnie to była konkurencja. I nie pomyśli tym wszystkim globalistom, więc padli na pomysł, żeby załatwić konkurencję, no bo wtedy będą mogli sobie cyfrowego pieniądza prowadzić bez problemów. Są różne, różne strony na Unii Europejskiej, na tych ich tam, tych brukselskich stronkach. Tam jest wszystko doskonale rozpisane, więc cyfrowy pieniądz euro to nie jest fikcja. W najnowszym raporcie Europejskiego Banku Centralnego, jak podaje paymentexpert.com, taki portal, o pieniądzach, wskazano, że po zakończeniu dwuletniego dochodzenia w sprawie walut cyfrowych banków centralnych, CBDC, w październiku 2023 roku, przywódcy zdecydują, czy wyemitować własne cyfrowe euro. W sprawozdaniu z postępów ujawniono plany stworzenia potencjalnego zbioru przepisów dotyczących cyfrowego euro, które ma się rozpocząć w styczniu 2023 roku, czyli już teraz, przy współpracy różnych liderów i uczestników rynku. W raporcie stwierdzono, system cyfrowego euro wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, aby zapewnić wszystkim w strefie euro możliwość płacenia i otrzymywania płatności w cyfrowym euro oraz osiągnięcia celów cyfrowego euro jako kotwicy monetarnej, zabezpieczenia jego strategicznej autonomii i wydajności ekonomicznej. W tym celu system cyfrowego euro ustanowiłby zestaw wspólnych zasad, standardów i procedur których nadzorowani pośrednicy musieliby przestrzegać przy dystrybucji cyfrowego euro, i które zapewniłoby równowagę między odpowiednimi rolami i obowiązkami eurosystemu i nadzorowanych pośredników, jeśli chodzi o, o euro, no bo tylko ci będą mieli cyfrowe, którzy przyjmą euro. Ostatnio Chorwacja przyjęła euro, no i podobno wszystko tam im skoczyło. Więc, drodzy Polacy, zastanówcie się milion razy, zanim Podejmiecie decyzję, że chcecie ten euro źle pachnący, brzydko, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Chorwaci wkrótce się o tym przekonają. Słowacy już się przecież o tym przekonali. Ja nie wiem, po co oni to w ogóle przyjęli. W drugiej fazie raportu Europejskiego Banku Centralnego nakreślono również rolę banków prywatnych w ewentualnym wdrożeniu CBDC z instytucjami kredytowymi i usługami płatniczymi. Zarządzającymi usługami cyfrowego euro, gdyby miało ono być emitowane przez detalistów, ta szefowa tego Europejskiego Banku Centralnego, taka francuska, no to ona jest zwolenniczką. Ona mówi jasno: tak, cyfrowe euro, tak to jest to, co ja lubię. Czyli jeśli prezes, tak jak u nas, Glapiński, Glapiński kiedyś powiedział, że nie, on tylko gotówka, żaden cyfrowy pieniądz. Ja myślę, że gdyby go tak teraz przepytać, to by powiedział zupełnie co innego. No i ta Lagarde, Lagarde bo tak się nazywa, ona. Jest, no ona jest entuzjastką cyfrowych pieniędzy, pieniądz, papierowy, to nie jest to, co ona lubi. Ona lubi coś bardziej nowoczesnego. Moi drodzy i CBDC, no to tutaj sobie widzicie, na, na Wikipedii. Pieniądz cyfrowy banku centralnego. Pieniądz cyfrowy banku centralnego Central Bank Digital Currency CBDC jest definiowany jako zobowiązanie banku centralnego wyrażone w obowiązującej jednostce rozrachunkowej w formie cyfrowej, które służy jako środek wymiany oraz środek przechowywania wartości. I teraz zobaczcie, bo to jest bardzo ciekawe. Jest taka strona, strona tych wszystkich eurokołochozowych. Różnych projektów, jakiejś tam organizacji. To jest Europejski Bank Centralny w tym przypadku, czyli no to, co jest najważniejszego w pieniądzach, w euro walucie. To jest wersja polska. Raport na temat cyfrowego euro. Tu jest ten raport. To jak ktoś chce, to może to sobie wszystko. To jest akurat w wersji angielskiej. Tutaj są wykresy, różne. Różne rozpiski. Wszystko tu jest rozpisane, moi drodzy, co jak. Czyli cyfrowe euro to nie jest żadna fikcja, bo to teraz bardzo przyspiesza. I tu jest napisane tak. W raporcie przeanalizowano kwestię emisji cyfrowego, cyfrowego pieniądza banku centralnego z punktu widzenia eurosystemu. Takiego cyfrowego euro mogłoby używać osoby prywatne i firmy do płatności detalicznych. Funkcjonowałoby ono równolegle do pieniądza gotówkowego i hurtowych depozytów w banku centralnym. Cel emisji cyfrowego, nie wiem, dlaczego mówię cyfrowego, cyfrowego euro. Cyfrowe euro pomagałoby w realizacji celów eurosystemu, zapewniając społeczeństwu, aż mi się język plączę, w dobie szybkiej digitalizacji dostęp do bezpiecznej formy pieniądza. Tak, cyfrowe euro jest bezpieczną formą pieniądza. Co za brednie, co za stek bzdur, jak coś, co jest cyfrowe, może być bezpieczne. W żadnym wypadku jest to wręcz Zaprzeczenie bezpieczeństwa. Ze względu na potencjalne korzyści z wprowadzenia cyfrowego euro oraz szybkie zmiany zachodzące w sferze płatności detalicznych, Eurosystem musi być przygotowany do przyszłej emisji wspólnej waluty w tej formie. Potencjalne skutki wprowadzenia cyfrowego euro. Tutaj teraz piszą, że Eurosystem zaprojektuje cyfrowe euro w taki sposób, żeby uniknąć niepożądanych skutków, zarówno dla Wypełniania swoich własnych zadań, jak i dla sektora finansowego i całej gospodarki. Tutaj macie kwestie prawne, możliwe koncepcje funkcjonalne cyfrowego euro, no jest tego dużo, to możecie sobie tutaj macie wykresy różnego typu. Jest taka strona tutaj tego eurokołozowego, walutowego przedsięwzięcia, tutaj macie po polsku, po angielsku możecie sobie czytać. O, już nie za darmo, ale wciąż po przystępnej cenie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zapraszamy młodych ekonomistów. No i tak sobie tutaj maglują. Tutaj mają swoje też stopa inflacji, kursy walutowe bardzo ciekawe sprawy tutaj się dzieją. Ktoś kto ma czas, to może sobie to tutaj poczytać, poanalizować Europejski Bank Centralny i euro to już przecież prowadzili prawie w większości krajów. Są jeszcze państwa, które nie chcą i chwała im za to, że nie chcą, bo skończą tak jak Słowacja. Przecież tego nie powiedzą w telewizji, jak to tam kończy. A Chorwacja, no to tylko współczuje Chorwatom. Jeśli chodzi o cyfrowego pieniądza, no to sobie tak teraz ostro z tym jadą, na przykład w Chinach i w innych państwach. Tam to już jest na porządku dziennym. I oni teraz takie głupoty mówią, że to będzie obok gotówki, obok, obok gotówki, tak. Przecież to nie miałoby dla nich sensu. Oni chcą gotówkę wykopać całkowicie z tej planety i zastąpić ją cyfrową walutą tak samo jak z tymi samochodami to wszystko wiecie smartfony, aplikacje, później jak coś płacicie, no to wszystko tam przychodzi, potwierdzenia, oni wszystko wiedzą. To też byłoby fajne dla tych głupich polityków, nie? Bo wiecie, oni byliby śledzeni inwigilowani 24 godziny na dobę i wiedziałbym na przykład gdzie pan Kuchciński latał na lody dokładnie. No bo inaczej przecież nie zapłaci. Chyba że mają takie jakieś inne metody, albo oni by nie byli Objęci tym tą walutą cyfrową. Może oni by tam mieli jakieś inne płatności, bo niech sobie mi się wierzy. Oni mają wszystko przygotowane dla nich, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Oni już mają wszystko: oni mają samoloty przygotowane, jakby coś się działo. Niektórzy to tam w kosmos sobie wyskoczą, jakby tutaj chcieli rozwalić całkowicie naszą planetę. No to oni już mają przecież pewnie tam jakieś dobre posiadłości, pobudowane jakieś kosmiczne, tak? No przecież to nie jest żadna fikcja ani przesada. Pozdrawiam z bardzo serdecznie i po raz kolejny mówię. Tak długo, jak gotówka będzie istnieć, tak długo trzeba ją nią płacić. Bo to jest lepsze i dla nas, i dla tych przedsiębiorców gdzieś tam na targowisku, gdziekolwiek, wszędzie, płacić gotówką, wysypać, liczyć po jednym grosiku. Ale tam z tyłu, jak jest taka kolejka długa, jak się wkurzają, a zęby zaciskają, aż tam zgrzytają, no bo oni nie lubią, jak ktoś płaci gotówką, nie lubią tego. Ludzie już tego nie lubią, już ich to wkurza, bo muszą tyle czekać. Ale spokojnie, jak będziecie mieć tylko cyfrowe, no to będziecie żałować. A z drugiej strony to chyba nie, bo im to już nikt nie przetłumaczy. Im to jakby zabrali wszystko dom, samochód, rodzinę, wszystko to oni na to powiedzą, że to w słusznej sprawie. No nie mam nic, jestem głodobcem, no ale tak to chyba w słusznej sprawie. Ja nie żałuję. Ja jestem szczęśliwy z tym, co mam. Nie mam wszak niczego, ale no miałem kiedyś plany, miałem marzenia, wszystko szlach trafił. Ale no, w telewizorze powiedzieli, że to mam być szczęśliwy, więc no jakoś jestem szczęśliwy. No i taka rozmowa z tymi osobami. A pana tego hujownie, o przepraszam, hołownie, no tak na niego mówię, czasem tam się przejęzyczę. No to nie da się go słuchać. Tego człowieka po prostu nie da się słuchać. Po prostu nie trawię, nie trawię, naprawdę nie trawię, jak KFC czy McDonald's też nie trawię. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć, Pepe.